Klub honorowych dawców krwi imienia Miedzianej Kropli Krwi, oddział ZG Rudna, obchodził swoje 35-lecie. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce w sobotę w Polkowicach. Z tej okazji nadano wiele odznak i wyróżnień. Nadano krzyże zasługi, odznaki honorowe PCK, wszystkich stopni, wyróżnienia zasłużony dla zdrowia narodu oraz kryształowe serca. Dzisiaj wyróżnienie to było otrzymane od klubu Kryształowe Serce. To jest za działalność na rzecz krwiodawstwa i na rzecz klubu. Poświęcenie swojego czasu, przede wszystkim prywatnego, żeby dla innych ludzi pomagać. To jest takie uczucie, po prostu drżenie rąk, takie po prostu, no jest trochę trema, ale jest takie naprawdę duże wyróżnienie. Klub funkcjonujący przy zakładach górniczych Rudna liczy dziś 200 członków i 13 emerytów. Przez 35 lat wszyscy jego krwiodawcy oddali w sumie 18,5 tysiąca litrów krwi. Jubileusz zorganizowano dzięki współpracy wielu jednostek. W uroczystości wzięły udział kluby honorowych dawców krwi z całej Polski. Ciężko było zorganizować, udało nam się to zorganizować przy pomocy m.in. KGHM-u, zakładów górniczych Rudna plus sponsorów z zewnątrz, związków zawodowych. Także no, jesteśmy zadowoleni, że udało nam się to zrealizować. Na to czekaliśmy, żeby to uwiecznić tym 35 lat. Zresztą widać po klubach, które przyjechały. Miały przyjechać 43 kluby, 4 nie mogły dojechać z przyczyn technicznych. Społeczność górnicza to ludzie, których świadomość ratowania życia jest bardzo wysoka. Bardzo często bycie górnikiem oznacza bycie honorowym dawcą krwi. My jako dyrekcja oddziału jesteśmy dumni z tego tytułu, że wśród naszych pracowników jest tyle honorowych dawców krwi i myślę, że ten jubileusz 35-lecia jest doskonałym momentem do tego, żeby tym wspaniałym ludziom po prostu podziękować za to, że oprócz tego, że ciężko pracują, znajdują również czas na to, aby myśleć o innych. Honorowymi dawcami krwi mogą zostać osoby pełnoletnie i zdrowe. Krwiodawcy za honor oddawania krwi mają zagwarantowane wiele przywilejów, m.in. dzień wolny od pracy w dniu oddawania krwi i refundację na leki. Jednak świadomość tego, że oddając krew ratuje się czyjeś życie, jest z pewnością najbardziej cenna.